Uważałem, że nie ma co się wstydzić polskiej wódki. W Polsce się pije wódkę i je śledzia. I w tym momencie z prezydenta Miedwiediewa wyszła prawdziwa dusza rosyjska, odwrócił się do swojej żony i mówi: Swieta, wódkę dadzą! No i oczywiście była wódka, był śledź i było bardzo przyjemnie. Bronisław, zostaniemy przy formie ty, bo znamy się blisko 30 lat. Rzeczywiście poznaliśmy się w Lasach Janowskich w 93-94 roku na Sylwestrze. Ale chciałem zacząć od czegoś innego. Ta wizyta u prezydenta Francji Hollanda, który, no, byłeś prezydentem, wsparłeś go, zaprosiłeś go do siebie, do Polski, co było nietypowym zachowaniem, takim dosyć ryzykownym, a potem on zrobił taką, no powiedziałbym, ceremonię jak dla koronowanych głów, przyjmując cię z niezwykłą pompą. Chyba żaden inny polski polityk nie był przyjęty aż z takim protokołem dyplomatycznym, jak właśnie ten Hollande. Moje pytanie jest takie, co tam piliście wtedy na tym przyjęciu w Pałacu Oliczeńskim? Wiesz, ja już nie mam takiej dobrej pamięci, ale więc nie wymienię ale ci... Ale wino chyba. Ale na pewno wino. I to na pewno dobre wino. Ale przy okazji powiem, że to była nie tylko dla mnie taka atrakcja i przyjemność, no bo to też po raz pierwszy na przykład żołnierze polscy maszerowali pod łukiem triumfalnym w takiej w paradzie zwycięstwa i na pola elizejskie były pełne biało-czerwonych flag. No i było masę takich gestów sympatii, przyjaźni, wyrażających się także w bardzo dobrym francuskim winie. Kancelaria prezydenta Francji słynie z tego, że oni w ogóle mają całą politykę gromadzenia win, składowania ich i nawet była taka akcja, chyba zrobił Macron całkiem niedawno, że on część tych zasobów prezydenckich wina sprzedał na jakiś szlachetny cel. W Polsce to się nigdy nie udało, żeby, nie wiem, zbudować kolekcję alkoholu czy czystej wódki, czy wódek kraftowych, czy właśnie wina, co przed wojną wprawdzie było, bo Polska słynęła z tych Węgrzynów. Jak się przyjeżdżało do Polski w latach 30. czy z Berlina, czy z Wiednia, to w protokole było napicie się takiego właśnie u fukiera w tej restauracji na rynku Starego Miasta, napicie się, bo tam był największy zbiór tych Węgrzynów, napicie się Starego Węgrzyna. To się jakoś w Polsce tutaj po 89 roku nie udało zrobić tego. No wiesz, pewnie to trochę wina historii i braku ciągłości, no bo gdzieś tam, jeśli powstawały kolekcje win właśnie starych Węgrzynów, ale nawet wódki, prawda? Tak. No Polska ma tradycję starki, właśnie, którą nie wiem, w polskich dworach, jak się rodziła córka, beczkę zalewano i zakopywano, prawda? I czekano na wesele tej córki, kiedy już dorośnie. I była starka. No ale prawda jest taka, że no... Albo ta starka nie zdążyła, tak powiem, dojrzeć. Wino też pewnie nie ostało się przed podmuchami historii. Przychodziły różne wojska i to nie królowie, nie arystokraci, tylko żołdacy wypijali te najlepsze wina. No, historia jest dosyć ciekawa, wilanowa, i zbiorów win, które były własnością Branickich. No, przetrwały II wojnę światową częściowo, zamurowane gdzieś tam, a jak opowiadali mi spadkobiercy Wilanowa, to wino dopiero po wojnie odkryto te najcenniejsze wina, no i takie wypił podobno Cyrankiewicz. Ale to też jest jakiś rodzaj niesamowity populizmu, moim zdaniem, w tym niepowstaniu kolekcji prezydenckich, czy win, czy starek. I to zaczynając od Jaruzelskiego przez Wałęsę do ciebie i obecnego prezydenta. Bo w Polsce od razu, jak jest zakup alkoholu przez kancelarię prezydenta, to z tego robi się gigantyczną awanturę w tak zwanych mediach, wiesz, tych bulwarowych. I politycy się boją tak jakby przeciwstawić takiemu populizmowi. Tymczasem we Francji no, nikt nie zrobi zarzutu prezydentowi z tego, że ma kolekcję wybitnych win i że częstuje najwybitniejszych polityków z całego świata tymi właśnie świetnymi francuskimi winami. To się jakoś nie udało nigdy przełamać. Nie, to masz rację, aczkolwiek no to jest jednak długotrwała tradycja francuskich win, która jest częścią kultury Francji, jest
to jest marka, wedle której Francja jest częściowo rozpoznawana na świecie, tak powiem, po winach. Więc wszyscy się spodziewają jakichś właśnie przyjemności konsumowania jakichś znakomitych win w czasie wizyt zagranicznych. W Polsce no, wszyscy prezydenci, wszystkie kancelarie kupują alkohol, no bo alkohol jest poza przyjęciami dla niektórych przedstawicieli świata arabskiego czy islamu, no to w zasadzie zawsze jest alkohol. Jest, ja to, co próbowałem robić, no to uważałem, że nie ma co się wstydzić polskiej wódki. Tak jest. I polskich nalewek. No ja sam nalewki z największą przyjemnością produkuję. Zielonego Agrestu jest wybitna, także no. Smorodina jest wspaniała, fantastyczna. No więc ja to uwielbiam i wiem, że w Polsce ogromna większość Polaków to, tak powiem, praktykuje i że to jest, nalewka jest czymś, co odróżnia nasz rejon kulturowy i geograficzny. Tutaj, mówiąc wprost, dawną Rzeczpospolitą wielonarodowościową obojga narodów. Bo to na Litwie właśnie, a na Ukrainie, na Białorusi, w Polsce jest znana nalewka i to jest coś absolutnie innego. Więc u mnie zawsze były nalewki podawane jako propozycja albo aperitifu, albo właśnie na koniec przyjęcia. I też starałem się nie uciekać od skojarzeń, które są różne między Polską, polskością, a wódką. No, jest to kwestia kultury picia i także jest kultura picia wódki. I wydaje mi się, że tu zresztą miałem lekkie takie, no może nie konflikt, bo to byłoby śmieszne, ale taki no, odmienny punkt widzenia od MSZ-u. No bo w Polsce po przemianach ustrojowych odnoszę wrażenie, że wiele instytucji, w tym także MSZ, robił wszystko, aby być w 100% zachodnioeuropejski. Czyli wódka nie, tylko wino. Wódka nie, tylko wino. I pamiętam, była wizyta prezydenta Rosji, Miedwiediewa. No i postawione zostały kieliszki. Ja się uparłem, że no bez przesady. No jeszcze Polak i Rosjanin wódkę jak najbardziej mogą wypić także na toas. A tutaj raptem okazało się, że prezydent Rosji mówi, nie, nie, my już wódki nie pijemy. No więc toas został wzniesiony winem. Ale atmosfera taka była nie najlepsza, to jeszcze było przed Putinem. Ale w pewnej chwili ja mówię, Miedwiediewowi, wie pan co, zrobił pan mi dużą przyjemność, dał się zaprosić do Belwederu, ja tam jestem od paru dni, mieszkam. Proszę przyjąć, przyjechać do nas, a co to za okazja? Ja mówię, wie pan, idzie Boże Narodzenie, w Polsce się pije wódkę i je śledzia. I w tym momencie z prezydenta Miedwiediewa wyszła prawdziwa dusza rosyjska, odwrócił się do swojej żony, mówi, świeta, wódkę dadzą. No i oczywiście była wódka, był śledź i było bardzo przyjemnie. Szkoda, że to nie on został następnym prezydentem Rosji, tylko Putin. Antoni Macierewicz, piłeś z nim jakąś wódkę kiedyś, wino, piwo czy inny alkohol? Wiesz, no nie ma co udawać. Antoni Macierewicz był moim bliskim kolegą w podziemiu antykomunistycznym. I myśmy, no tak, lata 70. tak. A to było przed twoim pierwszym aresztowaniem? Bo to była, wiesz, no ja powiedziałbym, zawsze z dumą mówię, że byłem rewolucjonistą pierwszej godziny, bo pierwszy raz pałą dostałem w marcu 68 roku. Ile pierwszy raz zostałem aresztowany w 71 roku, a opozycja dopiero powstawała właściwie w 76, 5, 6. A z Macierewiczem współpracowałem jeszcze na początku lat 70. Mając taką grupę konspiracji, trochę szczeniackiej, takiej na poziomie szkół średnich. I pasował mi jako taki Che Guevara. Pasował mi, bo sam byłem, marzyłem o jakiejś takiej zdecydowanej akcji. Wiesz, w opozycji piło się to, co było. Czyli piło się na czasie do spotkań towarzyskich. Ja pamiętam taką na przykład chyba u nas w mieszkaniu też było spotkanie z Jackiem Kaczmarskim. On grał na gitarze, towarzystwo siedziało gdzie się dało, na podłodze, na jakichś na łóżkach, na kanapach.
No i piliśmy, pamiętam, tam właśnie wódka była akurat dostępna, no bo win było bardzo niewiele. Tak, trochę tam bułgarski, węgierski. No takie były, no, w związku z tym zawsze sobie żartowałem, to też chyba u ciebie, że w zasadzie, jeśli chodzi o wina, to ja byłem wychowany na Gelali, prawda? Potem już to było na Egri Bikawer, no bo Egri Bikawer był na przykład u Fukiera. Można było za 50 zł, no to tych PRL-owskich 50 zł, zaprosić dziewczynę do Fukiera na jakąś kolację i na butelkę dobrego węgierskiego wina. Pierwszy alkohol w życiu to było wino, piwo czy wódka? To był miód. Miód? Miód, dlatego że tata mój miał piękną butelkę, pamiętam taką jakąś kamionkową, miodu Maliniak. I jakoś myśmy spróbowali z siostrami i nam bardzo to zasmakowało i oczywiście bez wiedzy rodziców, żeśmy tam co jakiś czas sobie ulewali trochę tego miodu i dla niepoznaki wlewali wodę. No i co się wydało już w czasie jakiejś wizyty przy gościach, kiedy ojciec nalał do kieliszków miód, a to były jakieś nędzne popłuczyny tylko i wyłącznie. Więc pierwsze skojarzenia alkoholowe to są związane z miodem. A pierwszą, chyba wódkę, to pierwszą to na wycieczce szkolnej w liceum, gdzieś w Zakopanem. Nie, to nie była wódka, to było wino i to było jakiś Riesling. Był jakiś Riesling. Pamiętam, wypiliśmy dużą ilość wina i próbowaliśmy zbiec ze skoczni na dół. Na szczęście się nie udało. Ale z Jarosławem Kaczyńskim nie piłeś alkoholu? Nie, nie. A dlatego, że on w ogóle nie pije alkoholu, czy bardzo rzadko, czy też w ogóle nie mieliście relacji? Nie mam pojęcia, czy on pije, czy nie pije, ale po prostu nie byliśmy w takich relacjach towarzyskich. Chyba nigdy. Wiesz, było tak, że gdzieś tam, też nie ma co tego udawać, gdzieś tam było poczucie takiej trochę pokrewieństwa poglądów, trochę drogi życiowej. Oni się, zdaje się, z Lechem podzielili, szczerze mówiąc, że jeden zawsze będzie bardziej radykalny, drugi mniej, jeden będzie bardziej ryzykował, drugi zdecydowanie mniej. Dwaj bracia, bliźniacy trochę tak obstawiali różne obszary i trochę szli innymi drogami, albo dlatego, żeby było bezpiecznie, żeby sobie w razie czego pomóc, albo no nie wiem, z jakichś powodów. I z Jarosławem ja nie miałem takich relacji. Aczkolwiek no, znana jest historia, że moja ciotka bardzo kochana, już nie żyjąca w tej chwili, ciocia Wołowicz, Helena Wołowicz, była koleżanką ich ojca z Baszty, z Powstania Warszawskiego. No i tak trochę pół żartem, pół serio zawsze mówiła, że uratowała życie ojcu Kaczyńskim, ale zdaje się, że sami bracia Kaczyńscy z ojcem specjalnie dobrych relacji nie mieli. A propos tych takich pokrewieństw, bo to też mało kto wie z ludzi obserwujących politykę, no ty jesteś spokrewniony z królową Belgii, prawda? Możesz powiedzieć, co to jest za rodzaj pokrewieństwa i czy wy utrzymujecie teraz też relacje po prezydenturze? Znaczy ona jest, Matylda jest, ona już jest pół Polką, pół Belgijką, bo jej matka, Anna jest komorowska, to jest moja kuzynka, wyszła za mąż za Belga. No, za Belga albo za Walona, nie wiem jak tam dokładnie, jak oni się identyfikują. A Matylda, ona specjalnie z Polską się nie identyfikowała, co z przykrością stwierdzam, w przeciwieństwie do jej ciotek i wuja Michała, którzy rzeczywiście bardzo z Polską utrzymywali zawsze bliskie relacje, pomimo tego, że po ich wyjeździe tej rodziny komorowskich z Polski już w czasach PRL-u, oni, no, powiedziałbym, z krajem komunistycznym relacji nie utrzymywali i te relacje rodzinne też były stosunkowo bardzo były luźne. Ale one się odbudowały po przełomie ustrojowej, a to jest jakby, no wiesz, w rodzinach tego typu, co moja, jest trudno powiedzieć, jaki to jest stopień pokrewieństwa, ale mogę powiedzieć tylko, to był sąsiedni majątek komorowskich na Litwie, Poniemuniek, w stosunku odległy o tam kilkanaście kilometrów od majątku moich dziadków, Kowaliszki. No i to tyle. A w domu jaki alkohol się piło? Na Litwie to był tam w tych
korzeniach waszych, w miejscach korzeni, to był jaki alkohol, jeżeli był? Słuchaj, to był specyficzny dom pod tym względem, dlatego że moja prababka, widocznie jakieś były problemy gdzieś we wcześniejszych pokoleniach, ale ona była ortodoksyjnie przeciwniczką wszelkiego alkoholu. Trochę to było zakłamane i trochę było, myślę, że szkodliwe generalnie, ale do tego stopnia, że w dworze nie było w ogóle alkoholu. Aż tak? Tylko dla, ewentualnie dla gości, a słowa wódka nie wolno było nawet wymówić. Efekt był taki, że jak był ślub mojej babki i dziadka, to jak młoda para przyjechała do domu męża, do rodziny Komorowskich, to ją, ich wszystkich służba witała, prababka również, podano na ganku dworu, podano w kryształowych kielichach wodę, czego moja babka do końca życia nie mogła teściowej wybaczyć i słusznie, bo to była generalna przesada, ale żeby, jak to było, no na, już po wojnie prababunia mieszkała w Radomiu u swojej, ze swoją córką, ciocią Zitą. No i tam jakiś czas mieszkał najmłodszy z braci mojego ojca, mój stryj Antoni. Miał chyba 15 lat. No i zauważył, że prababunia codziennie, wieczorem, dla niego to babka, otwiera szafę, słychać jakiś brzdęk, 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 charakterystyczny ruch podniesionej ręki do góry i prababunia nazywało się, zamykała szafę, bo przestała brać leki. No chłopakowi kilkunastoletniemu tylko to tak powiem, zasugeruj. Oczywiście otworzył szafę, patrzy, a tam butelka stoi, srebrny kieliszek, do którego prababunia codziennie wlewała likier miętowy jako lekarstwo. Alkohol w polityce odgrywa istotną rolę, twoim zdaniem, czy nie? Może odgrywać jako element zbliżający, ułatwiający zbliżenie, skrócenie dystansu. Angela Merkel jaki pił alkohol? Piłeś jakiś alkohol? No ja pamiętam właśnie, tak, oczywiście, że tak. I natomiast zapamiętałem jej zachowanie w czasie wizyty w Gdańsku i w Juracie, kiedy na rynku Starego Miasta w Gdańsku ja chciałem zrobić jej przyjemność i podałem Goldwassera, prawda, jako wódkę gdańską. I ona, widać, że miała ochotę to spróbować, bo to jakieś też wspomnienia rodzinne ze strony jej matki. Ale bała się, bo były kamery ustawione. Więc tylko tak to, ta wódka stała, ale nie została skonsumowana. A tak to pamiętam normalnie, no to najciekawsze było, był kieliszek wina, ale chyba i wódkę, kieliszek wódki, wypity z nią w Moskwie. Dlatego, że ja już byłem 8-9 maja w 2010 roku byłem marszałkiem Sejmu pełniącym obowiązki głowy państwa po katastrofie smoleńskiej, ale na zaproszenie jeszcze Lecha zresztą Kaczyńskiego przez już Putina pojechałem do, po jego śmierci pojechałem do Moskwy, bo tam żołnierze polscy też brali udział w defiladzie zwycięstwa. No, byłem bardzo wtedy zresztą honorowany tam. No, ale pamiętam, się okazało, że zadzwoniła, czy przez kogoś tam się skontaktowała Angela Merkel, która też była w Moskwie. No, jako żywo ogromna różnica między byciem kanclerzem Niemiec pokonanym, zwycięstwo nad nimi było tutaj fetowane, a prezydentem Polski jako uczestnika koalicji antyhitlerowskiej. I ona tak zadzwoniła, mówi, może byśmy zjedli razem śniadanie. No i zjedliśmy śniadanie z widokiem na Kreml w hotelu, przez okno widok Kremla. No i pamiętam, tak jak jest to w Rosji, bardzo często jest taki zwyczaj, że podają koniak i śmietana. Tak, i właśnie i alkohol, i śmietanę. Prawie nie razem, ale do tego samego dania. Więc to było chyba najbardziej niesamowite, tak powiem, spotkanie. Generalnie, no jednak przy alkoholu i przy zastawionym stole. Chyba najbardziej słynny alkohol to ten właśnie termos Jacka Kuronia, jeżeli chodzi o alkohole polityczne, bo to by no, sama postać niesamowita, bo właśnie działacz opozycji od wczesnych lat 70.
A z drugiej strony też no, minister bardzo popularny, a z drugiej strony właśnie tworzyła taka legenda. Pytanie jest takie, napiłeś się kiedyś z tego termosu Jacka Kuronia czegoś? Bo herbata w dodatku rumusu. To takie krążyły legendy, myślę, że częściowo prawdziwe, ale legendy generalnie na temat termosu Jacka. Z Jackiem bez termosu mogłem wypić i pijałem, bo jak powiedziałem, opozycja antykomunistyczna generalnie za kołnierz nie wylewała. Ja nie należałem nigdy do osób bardzo pijących, bo też miałem taki okres głębokiego zaangażowania w harcerstwo, które traktowałem bardzo serio, także jako zobowiązanie, żeby alkoholu unikać. Ale w opozycji antykomunistycznej, no, gdzie była jednak taka klimat trochę, troszkę bohemy, a troszkę taki rewolucjonistów właśnie. No ta alkohol był prawie zawsze obecny. Najfajniej piło się alkohol z dawnymi opozycjonistami, a przyszłymi wybitnymi politykami, to w obozie internowanym. No właśnie o to chciałem spytać. No tam musiało być coś do wypicia. No tam alkohol był obiektem pożądania. Obiektem pożądania. Jak długo ty byłeś internowany? Ja byłem stosunkowo krótko, bo pół roku byłem aresztowany i wypuszczono mnie dlatego, że moja ciotka Maja Komorowska wyjednała przez panią marszałek Skibińską, wyjednała zwolnienie mnie na pogrzeb mojego dziadka. I jak wróciłem do obozu, to już okazało się, że rozładowywano obozy internowania. Ja się załapałem na tą pierwszą właściwie taką grupę zwalnianych. Ale wracając do alkoholu, no to powiem tak, ja siedziałem między innymi z Maćkiem Reisacherem, aktorem, który wtedy był bardzo popularny. No i pewnego razu, to było już przed chyba Bożym Narodzeniem, w 81 roku, i raptem stuk puk i wchodzi strażnik i przynosi dwie butelki sowieckie szampanskie. I mówi, panie Macieju, pan jesteś aktor, a ja pana uwielbiam i przyniosłem coś dla pana. No i dostaliśmy dwie butelki szampana i byliśmy przekonani, że będzie to jedyny alkohol na Nowy Rok. No ale w sumie w obozie było koło 80 ludzi siedziało, no więc troszkę przymało. No ale okazało się, że przyjechały jeszcze, jako pierwsze przyjechała do obozu internowania moja żona, z żoną Grzesia Boguty, dyrektora, szefa nowej, niezależnej oficyny wydawniczej. No i przywędrowały z plecakami pełną śniegu, a myśmy siedzieli na poligonie drawskim. No i tak stoimy przy oknach i widzimy jakieś, idą dwie dziewczyny, niosą plecaki, tak turystycznie ubrane, myślę, czy jakieś córki oficerów, czy co. No ale za jakieś 15 minut wzywa komendant, mówi, Komorowski, Boguta, macie widzenie. W ogóle okazało się, że one były pierwsze, przyjechały, ale nie wiedział, nikt nie wiedział, gdzie naprawdę jesteśmy i jakie są tam warunki. Więc w związku z tym, że one sobie wyobrażały, że trzeba będzie wynająć sanie, żeby przejechać przez te gigantyczne przestrzenie Pomorza Zachodniego i dotrzeć do mężów, no a w stanie wojennym nie było lepszej waluty niż wódka. W związku z tym wzięły sporo butelek wódki, żeby na różnych etapach podróży do nas się po prostu opłacać i zamawiać jakieś usługi. No i okazało się, że bez żadnych kłopotów doszły na piechotę do obozu. Komendant bardzo przyzwoity, to był wojskowy, pozwolił na widzenie, mimo że nie było żadnego regulaminu. No i w trakcie widzenia dostaliśmy tych ładnych parę litrów alkoholu. W związku z tym było dla każdego było po kielichu na Nowy Rok, na Sylwestra, a potem żony wyspecjalizowały się no, w takim przemycie alkoholu. To na różne sposoby się odbywało w czasie widzeń, albo poprzez podawanie przygotowanych, specjalnie spreparowanych puszek. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki w latach 70., 80. sok Dodoni, dostępny tylko w Peweksie zresztą jakiś czas. I one to gdzieś wyciągały, robiły dziurkę, wyciągały strzykawką sok, a do środka dolewały spirytus, który być może był wymieszany z sokiem, to potem lutowało się dziurkę, zaklejało się etykietę i taki soczek mężowie dostawali w obozie internowania ku radości wszystkich. No, bo
na ogół się zachowywało ten alkohol na jakieś okazje, czyjeś imieniny, czyjeś urodziny, albo na święta. A jak ty sobie radzisz ze stresem? Czy alkohol jest jakimś elementem pomocy w stresie? No nie wiem, na przykład ten okres po katastrofie smoleńskiej. Z dnia na dzień zostajesz pełniący obowiązki prezydenta w nieprawdopodobnej katastrofie, która była traumą dla wszystkich. Nie rozstrzygając w tej chwili, kto jest temu winny, akurat moje poglądy są tu dosyć jasne. Natomiast pomijając ten wątek, no to była jednak trauma. Czy wtedy się sięgało po alkohol, żeby jakoś poradzić sobie z tymi emocjami, czy odwrotnie? Takie kryzysy mobilizują do tego, że właśnie człowiek jest, ma tyle tej adrenaliny, że w ogóle nie potrzebuje alkoholu. Wiesz, ja nie miałem w ogóle, powiedziałbym, ani takiej potrzeby, ani takiej możliwości rozczulania się nad sobą i nad sytuacją, bo ja z mocy konstytucji automatycznie po śmierci prezydenta musiałem jako marszałek Sejmu także wypełniać obowiązki prezydenta, głowy państwa. I to by oznaczało, że ja tu w budzie zresztą dowiedziałem się od Radka Sikorskiego, że ma miejsce katastrofa i że zginął prezydent. Wsiadłem w samochód i jechałem do Warszawy już w trakcie w samochodzie, organizując swoje funkcjonowanie jako głowy państwa. Więc na żadne takie jakieś roztkliwianie się ja nie miałem w ogóle czasu, bo ja musiałem myśleć, kim zastąpić tych dowódców wojskowych, którzy zupełnie bezsensownie zabrani zginęli. To była cała czołówka armii, a tu prezes Narodowego Banku, kim zastąpić. Jak zapewnić ciągłość funkcjonowania państwa. Władzy państwa? Ja nie mam takiego nawyku, że jak jest na przykład jest źle albo jakoś właśnie zestresowany, że muszę sięgać po alkohol. No, jeżeli najczęściej, tak powiem, ja piję alkohol, tak powiem, głównie w celach towarzyskich, przyjemnościowych. Nigdy nie miałem takiej jakiejś wielkiej potrzeby picia alkoholu, ale na przykład lubię właśnie wieczorami na rozluźnienie, na wieczór sobie można usiąść tutaj i wypić nalewkę, wino, i to sobie cenię jako cząstkę przyjemności życia. Myśmy też wypili ze sobą parę butelek, nie tak dużo, ale parę wypiliśmy. Nie wiem, czy pamiętasz, pewnie tak, z taki wspólny kiedyś pobyt w Toskanii, w Arezzo, gdzie żeśmy zrobili taką też turę win. No, wszyscy to wspominaliśmy, my, którzy byliśmy wtedy z tobą, jako takie niesamowite wydarzenie. To był zaraz, to był rok 2003? Chyba tak. 2003 lub 2004. No oczywiście, że pamiętam, dla mnie to było szalenie miłe wydarzenia z wielu powodów. Raz, że to Włochy, Toskania, ale dwa, że wspaniałe wina i pamiętam jakąś taką winicę oglądaliśmy, gdzie produkowano Sassicaie, tak? Znakomite wino, ale była to także frajda, to dzięki tobie, zobaczenia, jak się zmieniła Polska na tle reszty świata europejskiego, w tym Włoch. No pamiętam i zdumienie jakiegoś restauratora, który pewnie albo w ogóle wcześniej turystów polskich nie miał, albo miał opinię, że jak piją to najtańsze domowe wino, a tu raptem zostały zamówione z wielkim znawstwem i bez możliwości wciśnięcia czegoś złego, gorszego, znakomite wina. I pamiętam, jak czułem, że w oczach tego Włocha Polska rośnie w górę i dorasta do rangi kraju europejskiego, które zna się na dobrych winach. Tak, to jest niesamowite, jak wielką rolę odgrywają takie zwykłe rzeczy w kształtowaniu wizerunku o narodach i o społeczeństwach. Tak, wiesz, no, to są oczywiście stereotypy. U mnie na przykład w rodzinie był stereotyp, bo z kolei mój pradziadek, prababka, ona była właśnie taka trochę hipokrytka i ten, ale bardzo dzielna kobieta, a jej mąż, pradziadek Zygmunt, on z kolei on studiował w Monachium, a potem w Krakowie. No i był królem życia. Nie żył za długo, ale no i na przykład to została. Ja tego przez wiele, wiele lat nigdy nie mogłem skonfrontować. Nie mogłem zweryfikować, ale w rodzinie z opowieści jego i jego jak zachowań
utrzymało się przekonanie, że nie ma lepszych win białych niż nadreńskie. No po prostu. I on, bo on był wychowany w takiej, no, w studia przynajmniej, w kulturze niemieckiej w znacznej mierze odbywał, świetnie znał język, literaturę niemiecką. I to zostało. Ja do dzisiaj znajduję praktycznie smak tych win nadreńskich, gdzieś tam odnajduję jakieś wskazówki mojego własnego pradziada, które wtedy się wiązały z jakimś przekonaniem, że kiedyś cała Polska i Litwa, bo moja rodzina na Litwie, no jednak żyły w lepszym świecie normalnym, gdzie można było znać inne wina niż patykiem pisane. No dobrze, więc kończąc naszą rozmowę, za którą dziękuję, chcę powiedzieć, że przez ponad 30 lat produkuję alkohol i teraz się zdecydowałem zrobić coś pod swoim nazwiskiem, wódkę kraftową Paliko. Zawsze chciałem taką wódkę zrobić, a robiłem i rządkową gorzką, i lubelską cytrynówkę i w ogóle no, trudno znaleźć sklep z alkoholem w Polsce, gdzie nie byłoby jakiegoś przeze mnie wprowadzonego na rynek produktu. Łącznie właśnie jeszcze z Dorato, Piccolo, Fresco i tak dalej, z Ambry. Ale to jest o tyle przełom i ciekaw jestem też twojej oceny i opinii, ponieważ połączyliśmy dwie technologie. Do tej pory nikt tego nie zrobił przed nami, czyli z jednej strony destylacji alkoholu, tak jak się szykuje na przykład w warunkach domowych bimber, to się destyluje w takich małych, prymitywnych urządzeniach, ale też w ten sam sposób się szykuje właśnie okowite pod whisky, którą składa się do beczek i tak cała Szkocja, cała Irlandia właśnie na alembikach, destylując jęczmień czy inne rodzaje zbóż, szykuje właśnie bazę pod późniejszą whisky. A więc ten rodzaj destylatu, który generalnie nie przetrwały rewolucji takiej przemysłowej z początku XX wieku, gdzie spirytus i te kolumny rektyfikacyjne wyparły te alembiki, z wyjątkiem właśnie obszaru Wielkiej Brytanii, wyparły i wszędzie właśnie cała Europa piła wódkę uzyskiwaną poprzez rektyfikację surowca do czystego spirytusu i potem pomieszanie z wodą, ewentualnie jakieś zioła w formie nalewki. Myśmy zestawili te dwie techniki, czyli z jednej strony mamy destylat z ziemniaka w tym przypadku i rektyfikat z ziemniaka. I to połączenie tych dwóch rzeczy dało coś, co ma dwie cechy. No po pierwsze od razu wiadomo, że to jest ziemniak, a nie na przykład żyto czy jakiś inny. Ten to po prostu uderza i w nos, i w język. A dwa, że przez takie połączenie, mimo że to jest alkohol 44%, odnosząc się do tego słynnego właśnie mickiewiczowskiego określenia, a mianowicie nie czuje się tego alkoholu, bo z kolei ten destylat jakby przykrywa alkohol i on jest taki po prostu bardzo łagodny w tym. No i schodzimy z tą wódką na cały świat i z pamięcią o też latach naszych wspólnych przekazuję ją tobie smacznego. Wielkie dzięki. Ja słyszałem, że tym się różni polska wódka, tradycja polskiej wódki od wódek szczególnie z Europy Zachodniej, że u nas jednak wódka zachowuje smak produktu, z którego jest zrobiona, a jednak wiele nawet najbardziej renomowanych wódek świata zachodniego to są wódki, które można zrobić, no praktycznie spirytus się robi, nie wiem, strocin można by zrobić, pełny spirytus, a potem tylko jest rozcieńczany i dodawany jest smak. No taka filtracja w nieskończoność. Ja uważam, że nie ma co się wstydzić. Polska może być znana z dobrej wódki. Chciałoby się, żeby była też znana z wysokiej kultury picia wódki. I tędy jest droga przez pobudzenie i przekonania, że no i to właśnie jest coś specyficznie polskiego, ale również i no nauczenie właśnie kultury picia. A poza tym to są wódki degustacyjne, czyli wiesz, nie tylko pijesz tak shotowo, tylko trochę tak jak whisky, czy koniak, czy brandy, możesz pić małymi łykami i testować smak. Tak. A na koniec, Janusz, to ja chcę powiedzieć, że wiesz, jak patrzę na twoje osiągnięcia teraz, to myślę, kurczę, naprawdę niepotrzebnie do tej polityki lasłeś, słuchaj. Ja ile żałuję, byś dobrych wódek wyprodukował? Nie żałuję, ale już nie wrócę.